W Domu Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono dotacje dla projektów dofinansowanych w ramach tegorocznej edycji programu Nowy Akumulator Społeczny. Operatorem programu jest Fundacja Pokolenia, a partnerem powiat tczewski. Spotkanie prowadził Artur Rajkowski z fundacji, a towarzyszył mu i wręczał umowy o dotacji starosta tczewski Mirosław Augustyn. W tegorocznej edycji pozytywną ocenę komisji konkursowej otrzymały projekty 8 grup z powiatu tczewskiego. Fundusz Akumulator Społeczny jest to narzędzie dające poczucie wpływu mieszkańcom. Tak? W ramach konkursów co roku dofinansowujemy lokalne inicjatywy mieszkańców. Idziemy za pomysłami, za potrzebami, a nie za techniczną wartością wniosków, tak? Więc nie liczy się to, czy ktoś ma doświadczenie, chociażby w realizacji projektów, ale to, czy angażuje mieszkańców i czy wspólnie coś dobrego chcą u siebie w lokalnej społeczności zmienić. I my właśnie poprzez takie małe granty, kilkutysięczne, dajemy tę wędkę, aby te zmiany, te pomysły stały się rzeczywistością. W tym roku, to już 9. edycja funduszu, w tym roku w powiecie tczewskim dofinansowaliśmy 8 projektów na łączną kwotę 32 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z powiatem tczewskim te środki co roku udaje się pomnożyć i dzięki temu dofinansować więcej projektów. Teraz czekamy na zmiany, tak? W najbliższym czasie w wielu miejscowościach naszego powiatu, nie tylko w Tczewie, będą realizowane właśnie projekty dofinansowane w ramach funduszu. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać mocno kciuki za ich realizację. Dofinansowane projekty były różnorodne. Wiele z nich dotyczyło integracji, na przykład projekt tczewskiej grupy Zagrajmy dotyczący spotkań przy grach planszowych, projekt malowniczy spotkania przy wspólnym stole w Słupkowach, także działań w Wielkich Walichnowach czy rajdów rowerowych Włóczy Kij z Gniewa. Projekt dotyczący rozwoju i integracji seniorów zrealizuje grupa Wizjonerzy. Inna tczewska grupa Zmienni Odmienni Przyjaciele przygotowała wielopłaszczyznowy projekt realizowany w szkołach podstawowych zatytułowany Tczewska Tereska Dzieciom – Budujemy Poczucie Wartości. Projekt Tczewska Tereska Dzieciom – Budujemy Poczucie Wartości, który wziął się tak naprawdę z pisanej przeze mnie książki Tczewska Tereska. Naszym celem jest budowanie poczucia wartości głównie wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na dzieci wysoko wrażliwe. Stworzyliśmy konkurs, w którym wzięło udział 6 szkół, jedna szkoła z gminy Tczew oraz 5 szkół podstawowych z Tczewa. Są to grupy prezentujące po 5 osób dzieci, prezentujące swoją szkołę, które miały właśnie stworzyć pracę plastyczną na wybrany przez siebie temat. Jednym z tematów jest poznaję, akceptuję siebie, a drugim tematem jest pracy plastycznej, pokonując strach, już dziś zwycięzcą stajesz się. 3 prace konkursowe, które uzyskają największą liczbę serduszek, w tych szkołach odbędą się warsztaty dla dzieci tematyczne. Poznaję siebie, akceptuję, doceniam siebie oraz próbuję zrozumieć swoje emocje. Też ważnym elementem i nagrodą dla dzieci jest wzięcie udziału w piosence Do celu. Nagramy teledysk właśnie z udziałem dzieci. Słowa są stworzone przeze mnie. Ona jest bardzo wspierająca, no ale to niebawem się dowiecie, jak wygląda, jak ją właśnie stworzymy. Nie zabrakło projektów z udziałem wolontariuszy, poruszających tematy budowania porozumienia międzyludzkiego. Taki zrealizuje Biblioteam z Morzeszczyna. Inicjatywa Fundacji dla Tczewa wesprze młodych wolontariuszy i uchodźców z Ukrainy. Jeden filar tego projektu jest skierowany do wolontariuszy. Stawiamy na ich rozwój. Nie chcemy brać od nich tylko, bo wraz z wybuchem wojny na Ukrainie wielu wolontariuszy zaangażowało się w pomoc. No, chcielibyśmy dać im coś w zamian. Nie chcemy tylko brać od nich ich pracę, ale chcemy postawić na ich rozwój. Chcemy postawić na ich szkolenie, na to, żeby pomóc im w tym, jak pisać projekty w przyszłości, jak tworzyć jakieś felietony. Drugi filar tego naszego projektu dotyczy naszych uchodźców z Ukrainy i tu planujemy takie działanie jak piknik polsko-ukraiński. Miejsce jeszcze dzisiaj nieznane.
piknik będzie wyglądał w ten sposób, że gdzieś na jakimś kocyku spotkamy się z jedzeniem polsko-ukraińskim, będziemy się integrować przy muzyce polsko-ukraińskiej. Będziemy prosić uchodźców, żeby przesyłali nam zdjęcia dokumentujące ich podróż z Ukrainy do Polski. Na podstawie tych zdjęć chcielibyśmy stworzyć wystawę, która będzie jakby też taką formą wspomnień tej ucieczki. Będzie wystawa, będzie może stworzymy z tego kolędarz, może jakieś pocztówki, magnesy. Zobaczymy, jest to sprawa na dzień dzisiejszy otwarta. Zobaczymy, ile prac wpłynie. Ten nowy akumulator społeczny pokazuje, ilu ciekawych ludzi, ile grup nieformalnych spotyka się, przekazuje sobie doświadczenia, biorą czynny udział w życiu swoich miejscowości. Naprawdę tylko gratulować, tym bardziej w dobie pandemii. Teraz wojna na Ukrainie, to wszystko powoduje, że zupełnie ten przekaz jest inny. Troszeczkę się zmieniły te wszystkie docelowe projekty, ale cieszy mnie to, że właśnie dla wszystkich mieszkańców w powiecie tczewskim ci uchodźcy jak gdyby z Ukrainy też mają tam swoje miejsce, też są zapraszani, też następuje integracja i to dobrze świadczy o naszym społeczeństwie, o tym, że nie jesteśmy wyobcowani, że widzimy też innego człowieka.